Turbo Rado. To ja! Turbo Kozak. W Legii Warszawa z krótkimi przerwami od roku 2006, w Turbo Kozaku w roku 2019. Długo na siebie kazał czekać, ale wreszcie jest. Z przytupem kończymy ósmy sezon tego programu. Miro Radowicz, Legia Warszawa. Miro, nasza cierpliwość została mocno zachwiana, ale wreszcie, nareszcie. Powiem ci szczerze, nie wierzyłem, że też się pojawię tutaj dzisiaj z tobą, ale cóż, wszystko jest możliwe. Także jestem przygotowany. Cudu nie można się spodziewać, ale powalczymy. Kto jest ostatni? To mnie najbardziej interesuje. Takich danych nie mam, ale wiem, że pierwszy jest Janek Bednarek, 250. O kurczę. No dobra. Mam pytanie, czy będzie sławny zamach? No zobaczymy. No. Widzę, że bramkarz jest przygotowany. Przygotowany. No nawet przygotowanie, ale sprawdzimy, no. Rado, powodzenia. Dzięki. Poczekaj, Rado, poczekaj! To jest team, to jest Rado team, chodź! No nie! Jezus! Weźcie jeszcze 5, 6, 7 i zaczniemy dyskutować. Ale wstyd. Teraz już na poważnie, rozumiem. Żarty się skończyli! Dokładnie, zaczynamy! Czyli co, próba druga, tak? Tak jest. Na gwizdek. Grzegorz, dążysz! Grzegorz! Na autobus. O kurde! Zero konsekwencji u tego zawodnika. Jak to bywało z karnym Radą? Słuchaj. Są, bo były. Nie wiem, czy pamiętasz. Taki mecz był w Szczecinie. Z Pogonią. Pamiętam. No. Liczymy na coś więcej. Bronisz? Bronisz, bronisz, bronisz! To tylko test był. Bez szans. Ty bez szans? Tak. Czy on? Ten sam, ten sam! Grzegorz, coś podpowiada. No tak, ale bariera językowa. Widzę, że jest skupienie, zabawy nie będzie. Ojej, ojej! Aj! Dawaj, dobi, dobi! Pozwalam! War czy no more war? War, war, war. Była, była. Rado, tak, jest ślak, jest no, ślak. No wiadomo. Nawet tam, tam jest. Mówiłem. No, tak, tak. Nawet war nie potrzebny. Jak? Karny w ciemno, w poprzeczkę i dobija też, będąc w ciemno. A? To wtedy dam więcej punktów, Rado, więcej dam. Widzi? Nie. A widzi? Rozbieg? Przysięgam. Przysięgam, że rozbieg jest dyskretny. Ula! Nie! Ale machnął! Jest. Na alibi, taka interwencja. Miro, nie ulega wątpliwości, że ten sezon dla Legii jest strasznie ciężki. Twoja diagnoza tego stanu rzeczy? No tak, zdecydowanie tak. Mimo tego, że jestem tyle lat w tym klubie i że zawsze powtarzam, że tak naprawdę nic mnie nie zaskoczy, jednak nie jest do końca tak, jak mówię. Za dużo tego wszystkiego było. Jak spojrzymy, co się działo przez pryzmat całego sezonu, trzech trenerów i tak dalej, odpadliśmy z europejskiej pucharu i tak dalej, to na pewno nie ma się czego cieszyć i chyba wszyscy jesteśmy tego samego zdania, że sezon można ocenić na taki minus, tak bym powiedział. Wiara góry przenosi, ty jeszcze wierzysz? Wierzę, trzeba wierzyć do końca, wiadomo, bo jak popatrzymy, co się działo przez ostatnich trzech sezonów, gdzie praktycznie ostatnie kolejce zdobywaliśmy mistrzostwo, także wierzymy teraz, chociaż z mojej perspektywy myślę, że to będzie bardzo, bardzo, bardzo trudno i bardzo ciężko, ponieważ wydaje mi się, że Piast wykorzysta to, że gra u siebie po prostu. Można z dropsem czy nie za bardzo? Można z dropsem, obojętnie jaki smak. Można, byle nie za bardzo.
Wow! 30 na dzień dobry, nie tak źle. Karate Kid było oglądane. Matko boska! Nie ma pytań! Z rebounderem, zabierzcie z rebounderem! Brawo! Panie Rado, gdzie pan był? Nie tak źle, nie tak źle. Jaka liczba asyst w polskiej ekstraklasie, bo nie pamiętam. Ogólnie czy? No nie w tym sezonie, nie liczymy w tym sezonie ten ile. A nie, nie liczymy ten sezon, bo nie grałem, wiadomo. Widać, że nie grałeś. Dzięki, zobacz teraz. Dziękuję. Co zobaczę teraz? Powtórka. Ale z pierwszego czy z drugiego? Jak chcesz. To z drugiego. Aha. Jest super. Prawdomówni ci z Serbii, prawdomówni. Rado, przyjacieli skauci. Właśnie obserwuję, wiesz, cały czas. Skauci i harcerze. Z naciskiem na harcerzy. No już poprawa duża. Zobacz. Już musi być poprawa. Wow. Dziękuję. Tak się zawsze szybko poprawiasz? No wiadomo, bo ja nie mam ciśnienia, nie mam presji. Radzę sobie miarę bardzo dobrze z tym. A teraz zobaczymy, jak jest ciężko. A, blisko. Presja to presja. No. Czy można być z koziołem, czy nie za bardzo? Tu w przeciwieństwie do płachty kozła być nie może. Przepraszam. Regulamin, rozumiesz? Ale widzę, że ten regulamin czytałeś. Chyba nie tak źle, Grzegorz. Z Grzegorzem tak sobie! Z Radą troszkę lepiej! Ile? 15. 30, tak? Łącznie tak. Uderz od poprzeczki, dostaniesz 20. Przypominam, że to ja prowadzę ten program. Nie 20, a być może 15. Słyszałeś, co powiedział, czy nie? Obejrzyj w telewizji. Bramka, czy nie? Nie, nie, nie. Weryfikacja VAR zakończona, dam 5 punktów. Dziękuję. Rakija z Chorwacji czy z Serbii? Serbia, Serbia. No to po rakii. 3, 2, 1. Raz, dwa, za wolno. 3. Ale wolno liczy. 4. Belgrad płonie. 14. 15 idzie! Rado Pazernie, tam nie ma piłki! Nie do radia, nie do radia! Jest przewrót! Dawaj, Rado, dawaj! Idzie na lewo! Rado, Rado, Pazernie! Jest bramka! Rado, gdzie ty biegłeś, jest pytanie! Nie, ale ja się przyłożyłem na mega poważnie, dlatego to wyglądało. Tu tak. Jest, tam jest kamera. Powtórka jeszcze nie ma. Chcę wiedzieć, kto ma rekord. Bednarek 100. Serio mówisz, czy nie? A głową można? Nie. Bo mam dużą głowę, może by się udało. Mam dla ciebie zakład za dodatkowe 5 punktów. Kto więcej głową, ja czy ty? Wchodzisz? Da. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery, dawaj. Raz, dwa, trzy. 5 punktów. Raz, dwa, trzy. Cztery. 15, 20, 21, 2, 3, 4. Brawo! Brawo, brawo, brawo! Brawo! Nie nagrało się. Ja jestem w szoku, ty? Poważnie mówisz, ty, czy żarty robisz? Poważnie. Okej, okay. To jestem też zadowolony. Powiem szczerze, spodziewałem się, że gorzej może to wyglądać, ale chyba nie było tak źle. Przeszedłeś do historii. 3 razy wolej.
Mówiłem ci, że cudów nie możesz się spodziewać, ale czym cię zaskoczy. Cieszę się, że akurat cię zaskoczyłem w tym. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki, na cuda było troszeczkę trzeba poczekać. Zgadza się. Rado, co z tobą dalej? To jest pytanie nie tylko ode mnie, ale od całej rzeszy ludzi przy ulicy Łazienkowskiej. No tak, jak zresztą wszyscy wiecie, że kończy mi się kontrakt i że jedno jest pewne, że mam taki zamiar i takie plany, żeby jeszcze rok czasu pograć. Gdzie, co i jak to się okaże. Nie muszę mówić nikomu, że Legia to mój klub i tak dalej, bo a przede wszystkim wydaje mi się, że najwięcej i najlepszy czas spędziłem w tym klubie i na pewno tego mi nikt nie może zabrać. I cieszę się z tego, a tak samo jak powiedziałem, czas pokaże, gdzie w przyszłym sezonie będę. Czyli nie żegnamy się jeszcze? No na pewno, jeżeli będzie taka sytuacja, gdzie już wszystko będzie wiadomo, to mam nadzieję, że przyjdzie jakiś czas i okazja na to, żeby się pożegnać tak jak trzeba i tak jak chyba należy. Jeśli, proszę Państwa, to jest pożegnanie z Milo Radowiczem, oby tak nie było, to i tak robimy to bardzo godnie. Mirosław Radowicz zakończył 8. sezon Turbo Kozaka. Miejmy nadzieję, że jeszcze będziemy mogli na niego patrzeć i to w polskiej ekstraklasie. Dzięki. Milo Radowicz, 9. sezon ma się odbyć? Musi być. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiam.